Boomerowskie pozdrowienia, moi drodzy, z tej strony Junior. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serwera Flying Pixels. Jest to serwer, przypomnę, który aktualnie znajduje się w fazie beta testów i na który aktualnie możecie się dostać, subując kanał na Twitchu bądź wspierając kanał na YouTubie. Oczywiście. Wtedy możecie sobie powiązać swoje konto z Discordem i oczywiście tam wejść w zakładkę premium, wtedy na Discordzie dostaniecie specjalną rankę premium, która pozwoli wam odczytać, jakie jest IP serwera. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma ochoty wchodzić na Discorda, może sobie zajrzeć w zakładkę na YouTubie ogłoszenia. Chodzi tutaj oczywiście o kartę społeczność, tam jest informacja tylko dla wspierających, którzy mogą przeczytać, jakie jest IP serwera. Oczywiście również, jeżeli chodzi o osoby z Twitcha, można do mnie napisać. Ja wtedy wyślę maila z takową informacją. A dzisiaj czym się zajmiemy, moi drodzy? Dzisiaj, jak widzicie, jestem nad morzem. Tak, wiem, że jest kwarantanna, ale jestem nad morzem. Human malware działa nadal, ale to jeszcze wszystko jest w porządku póki co. Jestem nad morzem dlatego, że z drugiej strony tego morza, jakbym się tam odwrócił, tak bardzo, bardzo, tak powiedzmy, całkowicie odwrócił, jakbyście mnie widzieli od moich pleców, to byście widzieli pierwszą rzecz, którą chcę wam pokazać. Dzisiaj pokażę wam dwie, można to nazwać małymi wioskami przynajmniej, plus parę budowli, zobaczymy ile tego wyjdzie, zobaczymy ile będzie tego potrzebne. Na pewno dwie, trzy budowle wam dzisiaj pokażę. Myślę, że troszeczkę też wam o nich opowiem i trochę je pooceniamy, więc myślę, że to będzie dobre. Mam zamiar prowadzić takie króciutkie odcinki z tego, co budujecie na tym serwerze, troszeczkę częściej. Także myślę, że przynajmniej raz na tydzień taki odcinek się będzie pojawiał. Na chwilę obecną chciałbym wam zaproponować przejście sobie do pierwszej wioski, następnie do drugiej wioski. Ale zanim to jeszcze się stanie, przypominam, moi drodzy, że aktualnie staram się o partnera na Twitchu, także wszelkie streamy, które będą prowadzone po otrzymaniu tego partnera, będą na platformie Twitch. Dlatego, jeżeli jeszcze was tam nie ma, zapraszam bardzo serdecznie, link macie w opisie na mojego Twitcha, który was zaprowadzi na stronę twitch.tv/juniorjr, na której to właśnie będziecie mogli oglądać streamy. Przypominam również, że streamy z innych gier niż z Minecrafta również dzieją się tylko na Twitchu, także warto tam przyjść. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby móc się bawić razem z nami, nie tylko tutaj na odcinkach, nie tylko w komentarzach, ale również na streamach. Także koniec tego zbędnego gadania, ja już się kieruję w stronę tej wioseczki zaraz w tym momencie, a wy, moi drodzy, oczywiście nie będę żebrał, nie ma takiego boomerowskiego hatfu, nie ma takiego boomerowskiego hatfu, dlatego żebranko będzie na koniec, tym razem wam je wrzucę, żebyście znowu nie było tak, że was bejtuję, także tym razem postaram się je wrzucić, a póki co zaczynamy zwiedzanie. Moi drodzy, jak widać, tutaj już ludzie jacyś latają, tutaj akurat Derdzie coś sprawdza, jednorożec jeden wredny, sobie postawił Endroda i myśli, że jest fajny. Mamy tutaj Kacpra i Denikę. Te dwie osoby zbudowały sobie taką małą wioseczkę. Po części ta wioseczka została zbudowana na potrzeby eventu z główką. Ja wcześniej tego nie zauważyłem, potem dostałem informację, że to nie tylko to drzewo i jego zawartość jest zrobiona na główkę. Poza tym to drzewo bardzo fajnie wygląda, ja się mu wcześniej nie przyjrzałem, możemy zobaczyć. Dość ładnie, wygląda jak taki trochę baobab. Nie wiem, czemu każde drzewo mi się kojarzy z baobabem. Ja chyba coś dostałem. Nie dostałem nic. Był taki dźwięk, jakbym coś dostał. Nieważne. Powiedzmy, że to jest taki troszeczkę baobab. Trochę może wierzba płacząca, bo w każdym razie bardzo ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o budowlę, są to dwa bliźniaki. W takim bardzo prostym, ładnym, wiejskim stylu. Mi się osobiście bardzo podobają, nie wiem jak wam, szczerze mówiąc. Ale mi się bardzo podoba taka architektura. To jest architektura, której ja nie potrafiłem robić przez długi czas. Będę z wami szczery. Ja zawsze budowałem dachy bardziej takie ze schodków, innych takich rzeczy. Nie robiłem tych podwójnych bloków. Dopiero niedawno zacząłem sam używać tych podwójnych bloków do budowania. A wcześniej niestety jakoś nie miałem na to ochoty, nie wiedziałem, że w ogóle tak można i zawsze zastanawiałem się, jak ludzie budują takie dachy. No i teraz już wiem. Jedną rzeczą, która mnie tutaj ciekawi, dlaczego ten dach jest z drewna i obwódkę z kobla, a ten jest z kobla i ma obwódkę z drewna. To pytanie chyba będzie mnie nurtować do końca. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj przez te domki, dochodzimy na targ, na którym mamy mały monumencik z latarniami. Jest tu nawet informacja, że jest to targ, proszę bardzo. Jest to informacja, że jest to targ. I mamy tutaj czterech sprzedawców. Nawet się postarali o to, żeby coś tutaj było. Ciekawe, czy w tej skrzynce coś jest. No niestety nic nie ma, nic w skrzynce nie ma, ale to nie szkodzi. No i jeszcze i najważniejsza i najładniejsza budowla, która mi się tutaj podoba, oczywiście poza tym drzewem, to jest ten młyn. Młyn to jest zawsze taki prosty do zbudowania, a jednak zawsze nadaje takiego uroku, nie? W tym momencie, jak sobie pójdziemy tam troszeczkę dalej, powiedzmy gdzieś z takiego, mamy oczywiście też przystań rybacką, ale przystań to przystań, wiadomo, przystań zawsze tak samo wygląda.
Jak sobie zobaczymy gdzieś tutaj, zobaczcie, jakby nie było tego młynu, to byłyby to dwa domki i parę straganów. A teraz wygląda to już jak zalążek jakiejś wioski. Mam nadzieję, że będą to troszeczkę rozbudowywać. Mam nadzieję również, że jak już wystartuje serwer, to też będą tutaj działać w tę stronę właśnie budowania jakiejś wioski. Może nawet ściągną do siebie trochę więcej graczy, ale jeżeli chodzi o ściąganie innych graczy do siebie, to jeszcze będzie jeszcze przed nami, ponieważ jest jeszcze jedna wioska. Takie zalążek wioski, który już wiem, że najprawdopodobniej jak już serwer ruszy, będzie ściągała do siebie graczy ze względu na to, że po prostu to, co dziewczyny odwaliły, to szczerze chwyciło mnie bardzo za moje stare, kwadratowe, boomerowskie serduszko, także mam nadzieję, że wam również się to spodoba. Więc nie czekając, przejdziemy teraz do nich. Moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Tutaj mamy loże, ale nie będziemy na niej siadać, chociaż może na chwilę usiądziemy na sam koniec, może się z wami pożegnam siedząc na tej loży, zobaczymy. Nie wiem w sumie po co ona jest zrobiona, ale to już inna sprawa. Tutaj mamy zaznaczone, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy claim, jak widzicie. O, już tutaj proszę bardzo, ktoś przyszedł. Więc teraz pokażę wam coś, co naprawdę mnie bardzo urzekło. Wczoraj zobaczyłem to po raz pierwszy, przedwczoraj zobaczyłem to po raz pierwszy i tak naprawdę ten fanart, bo to chyba fanart jest, tak naprawdę zadecydował, że już teraz nagram odcinek o budowlach z serwera. Proszę bardzo. No czyż to nie jest piękne? Czyż to po prostu nie jest piękne? Wyobraźcie sobie, ile trzeba było się namęczyć, żeby takie coś zbudować. Ja wiem, że to raczej nie jest aż tak trudne, ale same zebranie surowców, same rozrysowanie tego, pewnie jakimś programem czy czymś, no po prostu świetnie to wygląda. To jest po prostu coś pięknego. No mi się to osobiście bardzo podoba. Jeszcze te serduszka na dole. Widzę, że również są główki. I to jest właśnie ta druga wioska, o której mówiłem. Zaraz wam wszystko tutaj wyjaśnię, o co chodzi, ponieważ okazało się, że na serwerze mamy plemię bananów. Plemię bananów, plemię bananków. No, wyobraźnia nie ma granic, także można wymyślać bardzo różne ciekawe rzeczy. Przejdziemy się tutaj po tej wioseczce, zobaczymy, co tu dokładnie jest. Oczywiście góruje moja twarz, także jest mi bardzo miło z tego powodu. Nawet troszeczkę czuję się w tym momencie taki troszeczkę, wiecie, no... jakby to powiedzieć, skonfuzowany, tak, troszkę mi brakuje słów, ale wygląda to świetnie, naprawdę. Jeszcze użycie drewna do obróbki zamiast czarnej wełny też nadaje temu troszeczkę takiego innego klimatu, wiecie, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. Nie wiem, czemu moje oczy są tam z emeraldów, zamiast na przykład z lapisu, ale to już inna sprawa. No, w sumie mam taki morski kolor, także cóż. No dobra, no z dołu to już nie wygląda aż tak dobrze, wygląda jak miał gruby podbródek, ale dobra, mniejsza. Mamy tutaj tak, mamy główkę właśnie tego Team Bananki. Proszę bardzo, co tutaj mamy? Polecamy dołączyć do bananków, dokładnie. Mam wrażenie, że dziewczyny będą nagabywać ludzi na serwerze, żeby dołączyli do ich społeczności. Mamy tutaj również bardzo dużo dinnerbonów, jak widzicie. Pieski dinnerbony chyba nawet same są. Co tutaj mamy? Jak ktoś coś pisze? Trzeba chyba wpisać dzień. Ej, Junior, bo dostałam muta. No niestety, co ja poradzę? Co ja poradzę w tym momencie? A to są slime bloki w ogóle. A tak, bo ostatnio tutaj dziewczynom zespawnowałem trochę slime bloków, żeby się nie nudziły. I trochę walczyły, także cóż. Ale widzę, że zbudowały ze slime bloków moje oczy, także bardzo fajnie to wygląda, śmiesznie. Śmiesznie, naprawdę śmiesznie to wygląda. Mamy Team Bananki, mamy oczywiście chatki z mushroomów. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, w sumie nigdy nie myślałem o tym, żeby wykorzystać mushroomy w ten sposób. Można przerobić... W sumie jakbym robił kiedyś jakąś serię taką singlową, to można byłoby to wykorzystać, ten pomysł, i zbudować sobie taką wioskę właśnie mushroomową i tam na przykład dać wieśniaków. Całkiem nice. To tutaj jest? Daj główki smurfów, please. Nie dam smurfów główek. Jeżeli chodzi o same budynki, są one dość proste, przyjemne, sympatyczne, ładne dla oka. Nie jest to nic wygórowanego, nie jest to nic... Czy kto to jest? A, Kari zmieniła sobie skina z bananków na smurfy. Czyli teraz będzie chyba, to już nie będą bananki, tylko będą smurfy, ale to już inna sprawa. No i mamy banankowego Widera. To też fajnie wygląda, nawet ma szkło tutaj postawione, nie wiem dlaczego, ale tak, na serwerze jest plugin, który pozwala na takie rzeczy, zresztą mogliście to zobaczyć w momencie mapy Adventure, z której też nagram wam niedługo odcinek, całą wam pokazując, także na spokojnie. No, wygląda to całkiem, powiem wam szczerze. No i jeszcze oczywiście dziewczyny porobiły mapy z moim skinem, nie wiem jak to zrobiły. Nie wiem, kto to zrobił i jak to zrobił, ale to jest mapa, na której jest moja głowa, mój awatar, właśnie ten, co tutaj wybudowały. Także to też bardzo fajnie wygląda. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam pokazać na sam koniec, także widzimy się za chwilkę. Ostatnią rzeczą, moi drodzy, którą dzisiaj sobie ocenimy, a raczej zobaczymy, jest małe gospodarstwo Natalii Savage.
Tak, osoba ma nick Natalia Savage. Jeszcze przypomnę tylko poprzednia, ta cała wioseczka bananków to jest Madzia oraz Kari, także tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie. Mamy mostek, na którym możemy łowić ryby, mamy piękne zagrody dla zwierząt, ładnie podzielone, nie jakoś właśnie, to mi się bardzo podoba, że ludzie też nie robią tak, że robią podziemiach wszystko, wiecie. No jednak w Minecrafcie często wychodzi na to, że się robi wszystko w podziemiach, prawda, a tutaj nie. Tutaj mamy wszystko na zewnątrz, bardzo ładnie to wygląda. Brakuje mi tylko jakiejś porządnej farmy, nie wiem nie wiem czym jest to coś. Nie mam pojęcia czym jest to coś, ale tutaj jest dużo netherbricków. To wygląda jak... jak coś dziwnego, nieważne, nie chcę chyba wnikać. Nie chcę wnikać, co to jest to coś dziwnego, musiałem zrobić cięcie, bo mi klasku weszło na YouTubku. I oczywiście mamy mansion, taki mały mansion, bardzo przyjazny. Nie sadzić bambusów, uwaga, w tym domu mieszkają dwa wilki. Dom gracza Ice Heart in Hell. A to nawet nie wiedziałem, myślałem, że to jest Natalii, szczerze mówiąc. To przepraszam, bo tepnąłem się do Natalii, a okazuje się, że to jest czyjeś inne. Z tego co widzę. Derdziowe poczucie humoru. Nie można takich rzeczy pokazywać. Halo. Derdziu, nie można takich rzeczy pokazywać. Co to ma być? Czyli przepraszam bardzo, ja tutaj muszę się poprawić. To jest dom. To jest dom osobnika o nicku Ice Heart in Hell. Także przepraszam bardzo za pomyłkę w takim razie. Ja byłem pewien, że to jest Natalia. Pewnie Natalia tutaj po prostu była i ja się do niej tepnąłem. Ale to już nie o to chodzi. Typowy mężczyzn. Jest przepalarka. Proszę bardzo. Nic nadzwyczajnego, nic skromnego, że tak powiem. Taki typowy domek w Minecraft. Myślę, że może być też inspiracją dla kogoś, kto by szukał jakiegoś prostego, fajnego domku na survival. Ponieważ taki domek jest zbudować dość łatwo. Potrzebna tak naprawdę tylko drewna, można nawet dodać troszeczkę tutaj kobla. Ja bym dodał troszeczkę kobla, szczerze mówiąc. Albo może stone bricka. Tak, stone brick też mógłby być dobry. Nie wiem, czemu tutaj są drzwi na zewnątrz, o co chodzi. Ale to pewnie chodzi o to, żeby móc sobie... Tak, żeby móc sobie po to na flyu przechodzić, ponieważ przypomnę, że osoby, które wspierają kanał, mają możliwość, będą miały również możliwość na serwerze całkowicie latać na swoich działkach. Osoby, takie normalni gracze, nie będą mieli takiej możliwości. Także to jest plus jeden. No i dobrze, moi drodzy. To chyba tyle ze zwiedzania. Pokazałem wam 3 działki. W następnym materiale pokażę wam kolejne 3. Mam nadzieję, że będzie co pokazywać. 3 działeczki, czyli Ice'a, Magdy Kari oraz działeczkę Kacpra i Dyniki. Myślę, że wam się spodobało. Myślę, że również będziecie chcieli zobaczyć kolejne. Także zapraszam was bardzo serdecznie. No i teraz jako, moi drodzy, że kończymy materiał, obiecałem, zostawcie subka, zostawcie dzwoneczka, żeby zobaczyć kolejne budowle. Może myślałem, że to jakaś spadająca gwiazda, a to tylko beacon. Ale w sumie to tak wygląda, jakby to była spadająca gwiazda. Także tak sobie zostawimy, moi drodzy. Także ja się z wami żegnam, boomerowskie pozdrowienia, moi drodzy, i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych materiałach, także trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa, no i cześć!